O, nowy menu główny. Patrzcie, tutaj na dole taki mały atreusik i taki to trochę większe, cały czas mały kratosik leżą z drewna wydziergani. Halo, witam. Ja jestem Marcisa, wy jesteście, bo to jest God of War z 2018, znany również jako Dad of Boy. Ostatnio byliśmy na pogrzebie, a potem zabraliśmy gówniaka na polowanie, żeby zobaczył, co to jest prawdziwa męska rozrywka. Okazało się, że jest, no, gówniakiem gównianym. Niektórzy by nawet powiedzieli, że jest pizdą. Co jest bardzo zabawne, bo zrobił dokładnie to samo, co Kratos, czyli, no, ostatecznie bardzo mocno się wkurwił i bardzo mocno się wyżył na trupie. Jest dokładnie to samo, co Kratos robił przez ostatnie gry, bez żadnych konsekwencji. Więc no, fajnie, że próbuje być ojcem, ale z drugiej strony, cholerny hipokryta. Ta gra może by działała lepiej, gdyby to nie był Kratos. W sumie jo, to jest dla mnie największy problem z tą grą. To byłaby spoko gra, gdyby to nie był God of War. Straciłeś kontrolę. To coś chciało nas zabić. Sam wpadasz w gniew podczas walki. Gniew może być bronią. O ile go kontrolujesz, ty tego nie robisz. Gdy tracisz. Już dawno nie Co wolno chorowałeś. wojewodowi? Jest mi lepiej. To nie jego smrodowi. Dobrze. No to chodź. Mam cię uderzyć? Masz spróbować. Dlaczego Stranger of Paradise to jest Co demo? ty? Dlaczego ono Jeszcze się... raz. A dobra, bo demo musi mieć dokładnie ten Czemu sam to balans robisz? co pełna wersja. Za wolno. Jeszcze raz. Przestań! Słabo. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Przestań! Jeszcze! Twój gniew. Zatracasz się w nim. Czeka nas trudna droga. A ty, Atreusie, nie jesteś gotowy. Co to było? Jedna scena była ładna w poprzednim odcinku. Jak usiedli przy tym jeleniu i mieli takie... Kratos tam za plecami chciał to tak objąć syna, ale Nie stwierdził, masz co że się jednak nie. ukrywać! Że to Wiem, baby tak kim robią. jesteś! Co się dzieje? Znasz go? A co ważniejsze, wiem, czym jesteś! Chłopcze, pod podłogę. Szybko. Mówiłeś, żebym tam nie wchodził. Kto to? Nie wiem. O czym on mówi? Nie wiem. Wchodź. Wystarczy, że powiesz mi, co chcę wiedzieć. Nie musimy przelewać krwi! A trochę mi przeszkadza, że mamy spory arsenał na początek gry i nam gra tak mało, co daje wytłumaczenie. A miałeś być większy. Ty też. Ale to na pewno ty. Jesteś daleko od domu, prawda? Czego tu chcesz? Przecież na to pytanie znasz już odpowiedź. Nie wiem, czego szukasz, ale tego nie mam. Odejdź stąd. A podobno wasza rasa jest taka rozwinięta, znacznie lepsza od nas, sprytniejsza. A ty tymczasem ukrywasz się tu w lesie, jak jakiś tchórz, co? Nie chcesz ze mną walczyć. Asteliksie, odpieprz się. Wydaje mi się, że chcę. Opuść mój dom. Co mam na plecach napisane? A? Tylko mnie zabić, żeby do tego doszło, wiesz? Chyba nie jest A. Nie, Ansas wygląda inaczej. Ostrzegałem cię. No wreszcie! Jak wygląda Ansas? Ansas to jest taka litera. Nie chciałeś słuchać. Nie, 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 znów.
to samo. Lustrzana jedynka. Nie. No dobrze, moja kolej. Czyli lejemy się na poważnie. Fajnie, Asterix napił się. Jak ja się tobą rozczarowałem. Wiem, że to jest druga strona Europy. Nadal wygląda to trochę zabawnie. Wygląda jak. Bez sensu! Asterix z tych filmów. Szczególnie pierwszego. Z Asterixa Gona. Gdzie próbowali to zrobić na. O, jak się ładnie świeci. Ła. Rzucam gościem jak szyszką. Nawet się nie starasz! No co? Tutorialowy bosik, no. Ej, spokój, nie będę się wysilał na jakiś frajer. Może uda mi się wyczuć jakoś jego zasięg. Spróbujmy. O, okej, nie wyczułem. Może go przeblokuję następnym razem. Działa. Okej, dobra, to nie muszę. To wcale nie jest jakiś just block. Też mało daje. O, teraz on mnie skontrował. A takim, który wcale nie wyglądał na specjalnie mocniejszy. A, dobra, to jest. Powiedz mi, co chcę wiedzieć i pobudź. To proste. To była oskryptowana scenka. Czemu tu są dwa łóżka? Bo miałem żonę, gnoju. Znaczy, niby, jak mi się wydaje, że miał, bo też widzieliśmy tylko trupa. Też nawet nie trupa. Mumie. To, że chty jest. No, bez sensu. Nie, robimy powtórkę z trójki. Ty zaatakuj pierwszy. Wciąż. A nie, to nie. Kogo ukrywasz? Stary, powoli. Trzeba się było trzymać z dala od Midgardu. Zaczynamy drugą rundę. Za dużo gadasz. Nie chcesz mówić? O kurde, gałąź. Może ten, kogo ukrywasz w domu, będzie bardziej rozmowny. Wchodzi nam drugi paseczek. Spartański szał. Warto chyba sobie przypomnieć o tym, że to Kratos zniszczył Spartę, co nie? Kto to jest? Do kogo tak bardzo się boisz? Shit. Kogo ukrywa? Muszę się czymś przejmować tak długo jak działa szał, czy chyba nie? Wiem, że to jest tutorial. Spodziewałem się w ogóle, że on będzie szybciej.
po tym co pamiętam z E3. Nie mam na to czasu. Robienie uników. Nowa praca. Dobry refleks. Co to są prace? A, sparuj 25 ataków, 50 ataków i 100 ataków. Okej, to są quasi zadania, bardziej coś w rodzaju achievementów? Aha, czyli są just bloki. Za to są expy. W sumie lepiej niż jakby mieli nam dawać jakieś specjalne buffy za zrobienie 1000 bloków. Okej, inaczej wygląda sparowanie niż blokowanie. Się cieszy, chłopak. Ten Asterix to chyba wpadł do kociołka z magicznym zielem. A potem jeszcze wywarem. O god, he dead. I wszystko wokół też. I ładnie pokazane są zniszczenia. Może bym sprawdził, czy on jeszcze czasem nie leży tam pod spodem. Bo no, rozwalaliśmy nawzajem sobie głowy większymi kamulcami. Dokładnie. Inaczej spadamy niż mi się wydawało, ale okej. Co się stało? Na dole? Nie możesz mnie zranić! Nic nie może! Ta walka jest bezsensowna! Twoje starania są bezsensowne! Nie musiało tak być. Hop, ma jakieś problemy. Ewidentnie brak mu hobby. Ładne. Nie wygrasz ze mną. Nie czuję nic. Za to ty czujesz wszystko, lecz mimo to się nie poddajesz. Nie jestem moim bratem. Co się? Gdybyś dał mi to, czego chciałem, wszystko potoczyłoby się inaczej, ale nie. Nie do końca to rozumiem, bo właśnie Kratos też pokazał, że nie czuje bólu. Albo jeszcze śmieszniej, pokazał, że... O, dobra, widziałem. Dobra, widzę, jak jest ten czerwony obramówek, to nie mogę zablokować. Nie. Ach, szlak. Myślałem, że wskoczy tam na środek i chciałem zostać przy jednym kącie. Stąd mnie odbił.
Nie rozumiem, co ta scena ma znaczyć. W sensie, no spoko, on nic nie czuje, ale co Kratos właśnie zrobił? No Kratos już chyba nie miał być bogiem, co nie? On się przebił mieczem... Kim jest Kratos w tym momencie? Ej, właśnie. Przebił się... Mieczem Olimpu, czy jak to się barachło nazywało. Co w drugiej części sprawiło, że stracił moce Boga Wojny. Więc teraz też no, nie jest już Bogiem. Tytanem już też nie był. Kim on do cholery teraz jest? W sumie czy ogłuszenie gnoja by... Może ty będziesz pierwszym, który zdoła zadać mi ból, ale się myliłem. Skręcenie mu karku raczej gówno da. Skoro jest nieśmiertelny. No jest chwila spokoju. Czy to jest ta scena słynna, o której było głośno rok czy dwa temu, że w tym momencie poza ekranem tego nie da się zobaczyć bez kodów? Ale jak on tam spada w dół, to pokazuje nam fuckersy. No chyba jest ta scena. Znał mnie. Czy znał moją przeszłość? Jak mnie znaleźli po takim czasie? Hej, co mam robić? Nasz syn nie jest gotowy. Zanieś twoje prochy na szczyt góry. Nie jest pełne imię, co nie? To z... jest jakieś zdrobnienie. Znowu się wyrzeczył. To zrobić bez ciebie. Strasznie dużo tajemnic przede mną mają. Ale nie możemy tu zostać. Boy. Chłopcze. Było tak głośno. Myślałem... Jesteś cały. Nic mi nie jest. Chodźmy. Spakuj się. Idziemy stąd. To jestem gotowy? Nie jesteś. Ale teraz nie mamy wyboru. A mógł coś milszego powiedzieć, na przykład, że to... Mile. Tak jest. Dobra, niech będzie. Dziwną skórę, Kratos. Nie pamiętam, czy to było jakoś rozwiązane. The journey begins. Tak. Oznaczone drzewo. Ale ważne. Drzewa. Rany. Co tu się stało? O, mogę zejść w dół. Zaktualizowano bestiariusz. Nieznajomy. Pod drzwi naszego domu pojawił się dziwny, wytatuowany człowiek i zaatakował ojca.
To musiała być naprawdę niezła walka. Połamali wszystko dookoła. Wcześniej ojciec powtarzał mi, że nie jestem gotowy, ale po zabiciu tego nieznajomego z jakiegoś powodu zmienił zdanie. Kim on był? Czego od nas chciał? Jesteśmy nikim. Kim on był? Nie wiem. Czego od nas chciał? Żyjemy na uboczu. Zabiłeś go? Zrobiłem to, co konieczne. Słyszeliście o ze starym na plecach? Przygotujcie się na... Z chłopczem na plecach. Mogłeś zginąć. Nigdy więcej mnie nie zostawiaj, dobrze? Dobrze. To jest oznaczone, co nie? Tutaj na ziemi są takie małe oznaczenia, że mogę potem skoczyć. Taka nie, dyskretna strzałka. Widzicie to, co nie? To jest taka strzałka. Tutaj też. W ogóle. Zabijałeś już wcześniej ludzi, prawda? Oj, chopie, całe cywilizacje. Robimy to, co konieczne, by przeżyć. Rozumiem zwierzęta. To pożywienie. Albo draugry, bo powinny być martwe. Ale ludzie, oni próbują przeżyć, jak my. Zwierzęta też. Podczas wyprawy będą nas atakować różne stworzenia. Odetnij się od ich rozpaczy. Odetnij się od ich cierpienia. Nie okazuj im współczucia, bo one nie okażą go tobie. Dlaczego mam taki problem z tą skórą? Bo Kratos ma na sobie... On jest taki blady, dlatego że ma w swoją skórę wtarte prochy żony i córki. Dlatego on był taki blady w poprzednich częściach. Teraz jest taki trochę... rumiany. I nie jestem pewien, czy to jakoś się zmieniło, to z tym... Fakt, wracaj. No. Zajebisty. No, puste. Chodź, chłopcze. Udało się. Puścić łańcuch. Okej, nie może tego sam zrobić? Chłopcze. Tak jest. To wiszące wiadro. To urna ofiarna? Mama mówiła, że wyznawcy Odyna wypełniali je darami i wieszali wysoko, żeby nikt ich nie ukradł. Wygląda na starą. Głupota. Co? Wyznawanie bogów? Bogów nie obchodzi ich los. Ludzie nie powinni wielbić potworów. A tam jest łańcuch. Hopie. Nie żeby coś, ale to ty jesteś tym potworem. Przypomnę, że końcówka Ojcze, trójki to... Czy spotkamy innych po drodze? Tak. Przyjaznych? Nie. Napadną na nas? Możliwe. Tak. Tak tylko przypomnę, że na koniec trójki był taki wielki plot twist, że to wcale nie to, że bogowie są tacy jacy są. Tylko wszystko jest wina Kratosa, bo on otworzył puszkę Pandory, która im rozwaliła mózgi. To jest skrzynia. Jak na razie w tych skrzyniach nie ma nic ciekawego, ale może to będzie pierwsza. Na razie samo srebro. Ale nie, żeby srebro było nic nie warte. Ono się może kiedyś przyda, jak znajdziemy jakiś sklepik. Ale...
Wiecie, w poprzednich częściach w skrzyniach były buffy do maksymalnej ilości hapsów. Takie rzeczy. Zwiększenie limitu many, zwiększenie limitu innych rzeczy. Spójrz. Cały czas wokół naszego lasu było zaklęcie ochronne. Nie, to tylko akacja ale tak pyli. Tam zostało przełamane. To ty je ściąłeś? Sama oznaczyła drzewa na swój stos pogrzebowy. Czemu to zrobiła? No to jest takie grzeczne, takie, no, ruszajcie. Chodźmy. Nie oglądajmy się za siebie. No, widzę, że według tego retconu to Kratos by tam siedział przez pierdyriard lat i powtarzał tylko Atreusowi, że nie no, jeszcze gotowy nie jesteś. Na przyszłą wiosnę zobaczymy. Co jest? O. Idziesz, chłopcze? Chłopcze. Chłopcze. Na ciebie, chłopcze, nie będę czekał, chłopcze. O. To szybki. Ile nam zajmie dotarcie do góry? Nie wiem. Zdążymy przed zimą? Nie wiem. Dobrze, dobrze. O, człowiek. Nie widzę. Powinien nam strzelić? Czekaj na mój znak. Zaatakujemy? Czekaj. Ej, ej, ej. A, miałem nadzieję, że to da sporo do ogłuszenia. A najwyraźniej nie. Ty. Chyba on używa słowa. Dość zemszałe te draugry. Chłopcze! Dead. Wskaźnik zagrożenia. No, zauważyłem, że mamy tą taką ładną strzałeczkę wokół dupska. Migający czerwony wskaźnik oznacza, że wróg zaraz zaatakuje. Migający fioletowy wskaźnik zapowiada nadlatujący pocisk. Trochę późno, ale niech będzie. O! A ty umiesz tak, chłopcze? Serio, jakiego on używa słowa? Ała! I nadal się nie przyzwyczaiłem do sterowania. W zamkniętej sytuacji jest spoko, ale czy ja dobrze wiedziałem, że tam się coś jeszcze pojawiło? Nie. Po prostu wskaźnik nie nadążył. A nie, jednak coś jest. Są. Jeszcze żyje. No. Nie mam pojęcia, do czego służy jak na razie to kontrowanie.
przydałoby się, żeby przeciwnik, żeby autosolowanie się zmieniało samo. You know what? Fuck you. Mogę tam wejść? Nie? A, mogę go zrzucić. Mogę uderzyć. Jak mi poszło? Pomogłem? Jeśli chcesz pomóc, odwróć ich uwagę. Skup się na tych, których nie atakuje. Ale tylko, gdy jest bezpiecznie. Rozumiem. Patrz! Na co patrz? Nie ma tego, czego bym chciał. Czyli autocelowania, żeby przeskakiwało po zabiciu. Ej, co tutaj właściwie było? Szpon. Lewiatan. Nie mam żadnych rzeczy do powsadzenia tu u mnie. W sumie no... oczywiście. Czy co, ja może bym ten telefon wyrzucił gdzieś tam daleko. Coś się przewróciło? Nieważne. Nie mamy żadnych punktów. Mamy sporo doświadczenia. Walka na dystans? Dobra. To jest coś, co mam. Tutaj dwa. Co to jest dwa? Poziom, który musimy wbić, żeby się odblokowały? Chyba. Wymaga witalność. Co to są za wymagania? A dodatkowa premia. Uderzenie kata. Przytrzymaj R2, aby wykonać okrutne uderzenie toporem, zadając potężne obrażenia. Druzgocąca nawałnica. Przytrzymaj R1, aby wykonać atak toporem, uderzając wielokrotnie i unieruchamiając kilku przeciwników naraz. Widzę, co to jest. Takie rzucanie toporem, jak nie potrafię sobie przypomnieć, kto czym tak robił, ale... Nieważne, tak rzuca bronią i ona w miejscu zaczyna się kręcić, zadając obrażenia każdemu. Ja bym to wziął. Pewnie nie najlepsza rzecz na początek. Przed nami osada Jotunów. Jotunów? Gigantów. Potrafisz to odczytać? Część. Z języków, które znała mama. Są powiązane, więc czasem potrafię się domyślić sensu. Rozumiesz? Ja nie rozumiem, dlaczego Kratos nie ogarnia tutaj niczego. Wiecie, no można mieć wyrąbane, ale... Do pewnego stopnia takimi rzeczami się nasiąka. O ty kurde. To fajne. Strzelaj wolniej. Szybkość szkodzi celności. Jasne. Co to było? Wyglądał jak zbój, ale miał taki dziwny głos. Nawet ojciec nie umiał tego wyjaśnić. Ci wrogowie stają się rozjuszeni i bardzo agresywni, kiedy kogoś zmrożą.
Ojciec powinien unikać ich lodowego ataku. Hej, tu jest chyba jakaś skrzynia. Może w tej będzie coś wartościowego, bo jest dość spora i ładnie się świeci. Dotyk Hel. Szybki runiczny atak. Błyskawiczne uderzenie energii, które przerywa działanie pobliskich przeciwników i odrzuca ich do tyłu. Runiczne ataki. Zdobywasz klejnot szybkiego runicznego ataku. Dotyk Hel. Klejnoty runiczne pozwalają dostosować broń do szybkich i mocnych runicznych ataków. Możesz wprawić klejnoty runiczne w broń w zakładce broni. Hel to bogini ze światów z mitologii nordyckiej. Wybrane, a dobra, wybrane są oznaczone E. No, mogę wybrać mocny, ale takiego nie posiadam. Czy jak go zdejmę? Da się go zdjąć w ogóle? Nie, zawsze musi być jakiś wprawiony. Ciekawe, bo oba z tego co mi się wydaje były wcześniej oznaczone. W sensie oba były niebieskie, a teraz jeden zniknął. Okej. A, zastanawiałem się, o co chodzi z tą bronią, że możemy ulepszać, zmieniać broń. Mamy zdobienie rękojeści, które wpływa na statystyki. To takie fajne jak to, że w tym, w tej Marvelowej gierce. Nice moves! Mało co się zmienia, co nie? Co najwyżej... Dostaliśmy to, że łatwiej jest wytrącić przeciwnika z równowagi. Co jest? Chyba możemy przejść tędy. Co? A. Aaa. O to chodzi. Cwane. Nie mogę tego zrobić drugi raz. A dobra, widzę już pasek cooldownu. Idź. Dzięki. Czyli to nie jest pasywka, to jest skill. Tam jest góra. Chodźmy. Zaczekaj. Ładnie to wszystko wygląda. Widzisz? Ej. Ojcze, pomóż! Trzymaj się! Szybko! Ześlizguję się! Chłopcze, spokój! Jestem blisko! Nie było tak źle. Nie tak szybko. Twój pośpiech nas zgubi. Przepraszam. O, moje biedne plecy. Nie ruszają się. Są martwe? Znaczy, może nie podchodź. Bardziej martwe? Chłopcze. Nie są, nie są! Poziom trudności walki. Poziom trudności walki z wrogiem określa kolor i liczba obok jego paska zdrowia. Się nazywa poziom doświadczenia. Paski zdrowia wrogów mają różne kolory, od zielonego do fioletowego, w zależności od tego, o ile są oni silniejsi od Kratosa. Fajnie by było, jakby pokazali taką infografikę, gdzie byłyby wszystkie i pokazane mniej więcej widełki, to o ile są lepsi, gorsi. Pamiętaj, celność przed szybkością! Miałem nadzieję, że... A, to jest nowy. Czyli go pozwoliłem tego poprzedniego.
Fuck, nie to! To chciałem. Moje. Oj, to jest koniec. Dla niego. Atreus sobie poradzi. Jak na takiego małego gówniaka, to jest dość twardy. Wolałbym, żeby było troszeczkę łatwiej ich ogłuszać. Żeby to była troszeczkę większa część gameplayu. Dobra, tego już... Na tych to już idzie. Chyba, że to działa cały czas do tych hel. Nie mam pojęcia. Zniszczmy to wszystko. Niech mnie nie wkurza. To był ostatni. Ty też. Poszło mi lepiej? Więcej rozmysłu. Nieważne, czy oddasz jeden strzał. Pokaż cierpliwość. Traugr pociski. Potrafią atakować z daleka, ale powinniśmy być bezpieczni, jeśli zrobimy unik albo wykonamy blok. Przed wystrzeleniem pocisku musi go stworzyć, a jeśli któryś z nas przerwie jego atak, będzie musiał zacząć od nowa. Chłopcze? Jeżeli dobrze pamiętam, to gra była... Przeczytaj. O, weszło. Aha, gra była chwalona za to, że dialog tak. Się wznowi. Gigaci handlowali tu z bogami dawno temu. Ciekawe, czy był tu Odyn. Odyn lubił łazić. Coś się przebija! Gdzie? Coś przebija ścianę! A to! Spory. A szlak. Co jest z nim nie tak? O ty. Pamiętaj, chłopcze, żeby wściekłość się nie zaślepiała. Ale ja to co innego. Bo ja nad nią panuję. No, to jest For Honor wzięte. Przeżył. Szlak. Szlak. Ja umieram. Tam leży jakieś gówno. Podnieś. Widzę więcej. Okej, ten atak nie jest aż taki przydatny, jak miałem nadzieję, że będzie. To mi fajnie wyszedł atak. Puf. Chciałbym wiedzieć, jak mam właściwie reagować na taką sytuację. Nie, nie zostawiaj mnie! Tam jest jakaś opcja do ruchu. Powinienem coś zrobić w momencie, jak mi przebije gardę. Zrobić szybki unik? Coś się przebija! Coś przebija ścianę! Jeszcze raz. W końcu spadnie.
bo nie są. Ciekawym, czy odbijanie ciosów działa... Tak, chodziło o unik. Czy odbijanie ciosów działa dookoła? Muszę sprawdzić później, czy w drzewku umiejętności jest coś, co by sprawiło, że te kontry coś więcej by robiły. Jak na razie są do dupy. Znaczy dają mi tam jedną dodatnią klatkę animacji, pożyczając sobie zwijatyk. Gadasz głupoty, młody. Uważał, to bym był... Nie wiem kim. Podleczmy się... I może tutaj się na dzisiaj zatrzymajmy. Co to za nowy wpis? Tam widzę jakiegoś ptaszora niebieskiego. Zielonego. Potężny draugr. Te draugry wydają się większe od tych, które spotykaliśmy na początku. Dzierżą cięższą, bardziej niebezpieczną broń, przez którą nieco wolniej się poruszają, ale za to zadają znacznie silniejsze ciosy. A tam jest ptaszor. Spójrz, tam jest przejście. W dupie mam przejście, tam jest Munin. Oczy Odyna. Zabij 15 kruków, 30, 51. Czyli w grze jest rozsiane 51 kruków Odyna. Tutaj bezimiennych, bo jest ich 51. To jakby wszystkie miały Hugin, a wszystkie drugie Munin, to by było trochę cringe'owe. Dobra, dalej pójdziemy w kolejnym, bo ten jest wystarczająco długi, a moje oczy już tak trochę nie domagają. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajki, jeżeli tak. Zobaczymy w kolejnym odcinku, gdzie do końca dojdziemy. Oby. Kochane dzieci Boże, siema.